Dom Medica jest placówką medyczną świadczącą kompleksową opiekę nad pacjentem żywionym dojelitowo w warunkach domowych. Prowadzi poradnię żywieniową, zapewniając regularne wizyty lekarza i pielęgniarki, dostarcza pacjentom diety specjalistyczne, sprzęt do ich podaży oraz środki opatrunkowe. Świadczenie jest w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Za wybór diety oraz metody jej podaży odpowiada lekarz poradni żywieniowej. Jedną z metod podaży diety dojelitowej jest wlew ciągły przy użyciu pompy żywieniowej. W przypadku zaleceń lekarza dotyczących podaży diety przez pompę, personel poradni żywieniowej przeprowadza szczegółowe szkolenie w zakresie jej obsługi. Przystępując do podaży diety i płynów, przygotuj pompę, dietę oraz płyny zlecone przez lekarza, właściwy zestaw do podaży diety, właściwą strzykawkę, kompresy oraz stojak. Umyj dokładnie ręce. W celu podaży diety przymocuj pompę do stojaka, łóżka lub wózka inwalidzkiego i podłącz kabel zasilający. Sprawdź datę ważności diety oraz szczelność worka. Worek z dietą kilkakrotnie wymieszaj przed otwarciem. Otwórz worek, odrywając fioletową zatyczkę. Wyjmij zestaw do podaży diety z opakowania i połącz go z workiem. Zamknij fioletowy klips znajdujący się na drenie, uniemożliwiając wypływ diety z worka. Powieś worek żywieniowy na stojaku. Wprowadź fioletowy klips płaską stroną do pompy w miejscu oznaczonym strzałką do uzyskania dźwięku kliknięcia. Umieść dren w przeznaczonych do tego zagłębieniach pompy. Zamknij pokrywę pompy do uzyskania dźwięku kliknięcia. Uruchom pompę przyciskiem ON-OFF. Wypełnij zestaw do przetoczeń dietą, naciskając niebieski przycisk z trzema białymi trójkątami, a następnie zielony przycisk START. Na ekranie pojawi się rysunek pompy z zestawem i migającymi kroplami. Pasek postępu na ekranie obrazuje wypełnianie się zestawu dietą. Po napełnieniu zestawu jego końcówkę wkręć do trójnika znajdującego się na drenie i zawieś na stojaku. Zaprogramuj prędkość przepływu i objętość diety. Górna wartość z liczbami informuje o prędkości podawania diety w mililitrach na godzinę. Naciskając przycisk plus zwiększamy prędkość przepływu diety. Naciskając minus zmniejszamy prędkość przepływu diety. Dolna wartość z liczbami informuje o objętości docelowej diety. Naciskając przycisk plus, zwiększamy objętość diety. Naciskając minus, zmniejszamy objętość diety. Szybkość przepływu diety określa lekarz poradni żywieniowej i mieści się zwykle w przedziale pomiędzy 50-150 ml na godzinę. Wyjmij strzykawkę z opakowania i pobierz płyn zlecony przez lekarza. Odsłoń gastrostomię i podłóż kompres lub ręcznik papierowy pod zakończenie gastrostomii. Sprawdź drożność dostępu, przepłukując go strzykawką wypełnioną zleconym płynem, np. przegotowaną wodą. Odkręć nasadkę końcówki dostępu, podłącz strzykawkę przeznaczoną do żywienia dojelitowego. Otwórz klips znajdujący się na drenie, umożliwiając swobodny przepływ płynu i podaj go powoli strzykawką. Po podaniu płynu zamknij klips i odłącz strzykawkę.
Połącz wypełniony dietą zestaw do podaży z końcówką zestawu do PEG. W przypadku braku możliwości połączenia zestawu do podaży diety z zakończeniem dostępu żywieniowego, konieczne jest zastosowanie właściwego łącznika. Otwórz klips znajdujący się na drenie i uruchom pompę zielonym przyciskiem Start. Na ekranie pompy powinny pojawić się migające krople. Oznacza to, że pompa działa prawidłowo i dieta jest podawana do pacjenta. Po zakończeniu podaży diety lub w przypadku przerwy w żywieniu zatrzymaj działanie pompy, naciskając czerwony przycisk Stop. Zamknij klips znajdujący się na PEG. Następnie odkręć zestaw do podaży diety i zabezpiecz końcówkę zestawu, nakręcając ją na trójnik znajdujący się na zestawie i zawieś na stojaku. Wyjmij strzykawkę i napełnij ją płynem zleconym przez lekarza. Otwórz klips znajdujący się na drenie i przepłucz dostęp żywieniowy. Zamknij klips na drenie i odkręć strzykawkę. Zabezpiecz końcówkę gastrostomii korkiem. Ważne! Zestawy są jednorazowego użytku i nie należy ich stosować dłużej niż 24 godziny. W celu całkowitego wyłączenia pompy naciśnij i przytrzymaj przycisk ON-OFF do momentu pojawienia się sygnału dźwiękowego. Usuń zestaw do podaży diety z pompy. Pamiętaj, zastosowane w filmie metody postępowania są jedynie propozycją. Istnieją różne dostępy żywieniowe oraz kilka sposobów podaży diety i płynów. Każdy pacjent objęty opieką poradni żywieniowej uzyska indywidualne zalecenia dostosowane do własnych potrzeb.